i krowa cierpi, bo już pełna mleka. Biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Życie takie zna przypadki, jadą sobie za rogatki. Staną sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura jakaś para. Licznik już notuje, wszystko rejestruje. Szybkie przekroczenia czeka na jelenia. No więc jest. Okazało się, że moja żona nie żartowała, tylko naprawdę mamy MC3. Przetestowana, już przejechałem 400 km, byłem w górach, troszkę pojeździłem po jakichś serpentynkach. Autko jest zdumiewające. Jeszcze nie jechałem takim dobrym autem, no ale ja niewieloma autami jeździłem, tak to nic nie znaczy. Choć miałem kiedyś Mustanga z kompresorem, który miał pewnie 350 koni, no ta, ten ma 420 koni, więc troszkę więcej. Rejestracja próbna jeszcze. Postaram się posklejać troszkę filmów i pokazać wam parę migawek z mojej jazdy. Oczywiście zaznaczam, że jechałem cały czas legalnie, nie łamiąc żadnych przepisów. Więc proszę nie zadawać głupich pytań, jak szybko jechałem. Jechałem wolno po prostu. Tyle, ile się powinno jechać. Grafika w garażu na naszej ścianie. Dzieło mojej żony. Moja żona jest zdolna do wszystkiego. Te malowidła na ścianie to jest jej dzieło. Ten samochód to jest jej zakup, prezent dla męża. Makramy na ścianie sama zrobiła ze sznurka. Jeszcze pokażę wam silnik tylko. Prawda, tam nic nie widać, ale silnik się otwiera tutaj. Gdzieś tu trzeba. Wszystko pokryte plastikami niestety, więc nie widać. Akumulatora nie ma, bo akumulator jest w bagażniku dla lepszego rozłożenia masy. Silnik V8, 4 litry, bez sprężarki, wolno ssący tak zwany. 420 koni, kręci się do 8500 obrotów mniej więcej. Także tak to wygląda. Nie wygląda źle.
jak wbrew zasadom fizyki. Przylepiony.
elektronikę i za nianie. No coś niesamowitego. Podobno szybciej się jeździ z wyłączoną nianią, ale mnie brakuje umiejętności. A tutaj można udawać, że się jest lepszym kierowcą niż się jest, a komputer koryguje wszystkie błędy. Śliczny dzielnicowy na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał.